Lothar Günther Buchheim. Okręt. Przełożył Adam Kaska. Czyta Andrzej Piszczatowski. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1987 rok. Nagranie Zakładu Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie. Powieść została nagrana w 114 odcinkach. Choć książka ta jest powieścią, nie jest ona wytworem fantazji. Autor sam przeżył odtworzone w niej wydarzenia, stanowią one sumę jego doświadczeń zdobytych na okrętach podwodnych. Mimo to opisy postaci nie są portretami osób żyjących wtedy czy jeszcze dzisiaj. Przedstawione w tej książce działania okręt prowadził jesienią i zimą 1941 roku. W tym czasie zarysowały się zmiany na wszystkich frontach. Pod Moskwą po raz pierwszy w tej wojnie oddziały Wehrmachtu zostały zatrzymane. W północnej Afryce jednostki brytyjskie przeszły do ofensywy. Stany Zjednoczone przygotowywały dostawy pomocnicze dla Związku Radzieckiego i bezpośrednio po napadzie japońskim na Pearl Harbor stały się również stroną wojującą. Z 40 tysięcy marynarzy niemieckich okrętów podwodnych w II wojnie światowej 30 tysięcy nie powróciło. Lothar Günther Buchheim. Bar Royal. Z kwater oficerskich w hotelu Majestic do Bar Royal droga prowadzi tuż nad brzegiem. Jest to właściwie jeden rozciągnięty zakręt długości 5 kilometrów. Księżyc jeszcze nie wzeszedł, mimo to ulicę widać jako bladą wstęgę. Dowódca docisnął pedał gazu, jakby brał udział w nocnych wyścigach, ale nagle musi puścić gaz i nadusić hamulec. Opony piszczą. Przyhamować? Puścić? Znowu ostro przyhamować? Stary robi to dobrze i zatrzymuje ciężki wóz bez szarpnięcia przed dziko miotającym się facetem. Granatowy mundur, czapka z daszkiem. Co za naszywka na rękawie? Bosman. Teraz stoi, gestykulując gwałtownie, obok stożka światła naszych reflektorów. Nie widać jego twarzy. Dowódca chce znowu powoli ruszyć wozem, ale bosman młóci dłońmi w osłonę chłodnicy i ryczy — Ty żwawa sarenko, złamie ci serce prędko! Przerwa, potem znowu werbel na chłodnicy i jeszcze raz — Ty żwawa sarenko, złamie ci serce prędko! Dowódca wykrzywia twarz. Zaraz eksploduje, ale nie. Włącza wsteczny bieg. Wóz robi skok, także nieomal uderzam w szybę. Potem pierwszy bieg, slalomowy skręt, wyjące opony, drugi bieg. — To był nasz bosman — wyjaśnia mi dowódca. — Schlany jak bela. Główny mechanik, który siedzi za nami, klnie pod nosem. Ledwie dowódca porządnie się rozpędził, musi znowu hamować. Ale teraz może zostawić sobie trochę czasu, bowiem już z daleka rozpoznajemy w świetle reflektorów rozkołysany szereg. Przynajmniej 10 ludzi w poprzek ulicy. Wszystko marynarze w marynarskich kurtkach zwanych kulani. Gdy podjeżdżamy bliżej, widzę, że wszyscy mają penisy na wierzchu. Stary trąbi. Szereg dzieli się i przejeżdżamy wśród sikającego szpaleru. Nazywają to polewaczką. To wszystko ludzie z naszego okrętu. Z tyłu mamrocze coś główny mechanik. Inni są w burdelu, mówi dowódca. Tam na pewno teraz duży ruch. Merkel również jutro wychodzi. Przez dobre 1000 metrów nie widzimy nikogo. Potem w reflektorach pojawia się wzmocniony patrol żandarmerii. Mam nadzieję, że jutro nie będzie nikogo brakowało, dolatuje mnie głos z tyłu. Kiedy są schlani, łatwo od rakę z blacharzami. Nie rozpoznają własnego dowódcy, burczy stary pod nosem. To już szczyt wszystkiego. Jedzie teraz wolniej. Całkiem świeży, to ja też nie jestem, mówi, na pół się odwracając. Trochę za dużo uroczystości, jak na jeden dzień. Najpierw pogrzeb w bazie dziś rano. No ten bosman, którego rąbnęło podczas nalotu na Chateauneuf. A na pogrzebie znowu nalot z tym całym bam, 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 bum. To się nie godzi, na pogrzebie. Pelotka strąciła 3 bombowce. — I co było jeszcze? — pytam. — No dzisiaj nic więcej, ale wczorajsze rozstrzelanie jeszcze czuję w żołądku. — Dezercja. Jasna sprawa. Motorzysta. 19 lat. Nie mówmy o tym.
a później po południu świniobicie w Marzeczniku, pomyślane zapewne jako rozrywka, czernina czy jak się to tam nazywa, nie smakowało nikomu. Stary zatrzymuje się przed lokalem, tam gdzie na murze ogrodu wypisano metrowej wielkości literami Bar Royal. Jest to betonowa budowla w kształcie statku między ulicą Nadbrzeżną i wychodzącą pod ostrym kątem z sosnowych lasów boczną drogą. W poprzek budynku sterczy oszklone piętro, jak wielki pomost statku. W Bar Royal występuje Monika, alzatka, której niemczyzna ogranicza się do ułomków żołnierskiego żargonu. Czarnowłosa, czarnooka, pełna temperamentu, kluska z piersiami. Poza nią jako atrakcja służą trzy kelnerki w głęboko wyciętych bluzkach i trzyosobowa orkiestra. Bezbarwni, wystraszeni faceci z wyjątkiem perkusisty, mulata, któremu jego funkcja wyraźnie sprawia przyjemność. Organizacja Totta zarekwirowała lokal i kazała go wymalować. Teraz jest to mieszanka fin de siècle i domu niemieckiej sztuki. Malowidło ścienne nad podium dla orkiestry przedstawia pięć zmysłów albo grację. Pięć gracji, trzy gracje. Dowódca flotylli odebrał zakład organizacji Totta, motywując to w tym stylu. Żołnierze okrętów podwodnych potrzebują odprężenia. Oficerowie okrętów podwodnych nie mogą ciągle siedzieć w burdelu. Powinniśmy stworzyć wznioślejszą atmosferę dla naszych ludzi. Wznioślejsza atmosfera składa się z postrzępionych dywanów, wytartych skórzanych foteli, wylakierowanych na biało drewnianych sztachetek ze sztuczną winoroślą a la Riedelsheim na ścianach, czerwonych abażurów na kinkietach i spłowiałych zasłon z czerwonego aksamitu na oknach. Dowódca najpierw rozgląda się z krzywym uśmiechem, potem obrzuca towarzystwo spojrzeniem kaznodziei, przyciskając podbródek do szyi i marszcząc czoło. Wreszcie powoli przysuwa sobie fotel, ciężko opada na niego i wyciąga nogi. Kelnerka Clementine natychmiast przydreptuje, trzęsąc piersiami, a stary zamawia piwo dla wszystkich. Jeszcze nie dostaliśmy piwa, gdy drzwi otwierają się z hukiem i wchodzi grupa pięciu mężczyzn, sami kapitanowie według pasków na rękawach, a z tyłu jeszcze trzech poruczników i jeden podporucznik. Trzej spośród kapitanów mają białe czapki, dowódcy okrętów. Wpadającym na nich świetle rozpoznaje Klossmana. Jest to nieprzyjemny facet o cholerycznym usposobieniu, krępy, jasnowłosy, który niedawno chwalił się tym, że podczas swego ostatniego patrolu, wykonując atak artyleryjski na płynący samotnie statek, najpierw kazał rozbić z karabinów maszynowych łodzie ratunkowe, ażeby stworzyć jasną sytuację. Dwaj następni to Kupsz i Sztakman, nierozłączni, którzy jadąc na urlop nie dotarli poza Paryż i od tej pory gadają wciąż o przeżyciach burdelowych. Stary burczy, jeśli poczekamy jeszcze z godzinę, będzie tu cała broń podwodna. Już od dawna pytam samego siebie, dlaczego Anglicy nie przyślą tu komandosów i za jednym zamachem nie zlikwidują tego sklepiku, a na dodatek dowódcy floty w jego pałacyku w Carneville. Nie rozumiem, dlaczego nie rozpędzą tego wszystkiego. Tak blisko wody, a tuż obok cały ten bajzel w Port Louis. Gdyby mieli ochotę, mogliby nas łapać nawet na lasso. Dzisiejsza noc na przykład bardzo by się do tego nadawała. Stary nie ma ani wąskiej, rasowej twarzy bohatera okrętów podwodnych z książki z obrazkami, ani żylastej postaci. Wygląda raczej poczciwie, jak kapitan z Hapagu i porusza się ociężale. Grzbiet jego nosa zwęża się w środku, skrzywia w lewo i znowu rozszerza. Jasno-niebieskie oczy są ukryte pod brwiami ściągniętymi od częstego, czujnego wypatrywania. Zwykle tak zaciska powieki, że w cieniu brwi widać tylko dwie cienkie kreski. W kącikach oczu rozchodzi się promieniście mnóstwo zmarszczek. Dolną wargę ma pełną, podbródek mocno zarysowany, już wczesnym popołudniem pokryty rudawą szczeciną. Grube, mocne linie dodają powagi twarzy. Kto nie zna jego wieku, bierze go za 40-latka, chociaż jest o 10 lat młodszy. W porównaniu z przeciętnym wiekiem dowódców 30-latek istotnie jest już starym człowiekiem.
Dowódca nie lubi wielkich słów. W jego dziennikach bojowych akcje wyglądają jak zabawy dziecięce. Z trudem można z niego coś wyciągnąć. Zazwyczaj porozumiewamy się fragmentarycznie i ogródkowo. Krążenie koło punktów styku. Tylko nie nazywać rzeczy po imieniu. Lekka domieszka ironii, lekkie zaokrąglenie warg wystarczą, a ja rozumiem, co stary naprawdę myśli. Kiedy wychwala dowódcę floty i przy tym omija mnie wzrokiem, wiem, co to ma znaczyć. Nasza ostatnia noc na lądzie, a pod czczą gadaniną zawsze przenikliwy strach. Pójdzie dobrze? Uda się nam? By się uspokoić, wmawiam sobie, stary, pierwszorzędny facet. Nic nim nie wstrząśnie, to nie zupak i nie jakiś zaślepiony awanturnik, godny zaufania. Pływał już na statkach żaglowych. Pięści jak stworzone, by obezwładniać szarpiące się płótno i manewrować cienkimi linami. Zawsze miał sukcesy. 200 000 ton? Cały port pełen statków. Zawsze wychodził cało z najgorszych tarapatów. Będzie mi potrzebny sweter, jeśli pójdziemy na północ. Simon nie powinna przychodzić do portu. Są tylko przykrości. Te kundle z SD stale na nas czatują. Zazdrosne świnie. Ochotniczy korpus Dynica. Tu nie mają dostępu. Nie mam pojęcia, dokąd właściwie pójdziemy. Pewnie środkowy Atlantyk. Mało okrętów na morzu. Całkiem kiepski miesiąc. Wzmocniona obrona. Tomki nauczyli się wielu rzeczy. Szczęście się odwróciło. Konwoje są doskonale zabezpieczone. Prin, Szepkę, Kretschmer, Endras — wszyscy skończyli się na konwojach. Wszyscy poszli na dno z wyjątkiem Kretschmera. I wszystkich trafiło prawie w tym samym czasie, w marcu. Szepkę go szczególnie paskudnie. Zaklinował się między studzienką peryskopu a osłoną pomostu, gdy niszczyciel taranował jego zbombardowaną łajbę. Asy? Wielu już nie ma. Endras załamał się nerwowo. Ale stary ciągle jest nietknięty. Spokojny fachowiec. Introwertyk. Nie wykańcza się piciem. Naprawdę nie widać w nim śladu napięcia, gdy tak sobie siedzi i duma. Muszę wyjść. W toalecie słyszę dwóch oficerów wachtowych, którzy stoją obok mnie przy zarzuconej kaflowej ścianie. Muszę sobie jeszcze podupczyć. Tylko nie wsać obok. Jesteś zalany jak chałubica nadbrzeżna. Gdy pierwszy wychodzi, drugi ryczy za nim. Wetknij jej serdeczne pozdrowienia ode mnie. Ludzie z okrętu Merkela, pijani. Inaczej nie bluzgaliby w tej tonacji. Wracam do stołu. Nasz mechanik, wyciągając ramię, wyławia swą szklankę. Całkiem inny człowiek niż nasz stary. Wygląda jak Hiszpan ze swoimi czarnymi oczami i czarnym śladem zarostu, zupełnie jak z obrazu El Greca. Nerwowy? Zna jednak swój kramik od A do Z. 27 lat. Prawa ręka dowódcy. Zawsze pływał ze starym. Obaj rozumieją się bez słów. — Gdzie siedzi nasz drugi owu? — chce wiedzieć stary. — Oficer wachtowy? — Na pokładzie. Ma jeszcze wachtę, ale prawdopodobnie przyjdzie. — No tak, ktoś musi wykonywać robotę — powiada stary. — A pierwszy? — W burdelu — plotkuje mechanik. — On i burdel? Można się uśmiać — mówi stary. — Prawdopodobnie pisze testament. On przecież ma zawsze wszystko w porządku. O asystenta, który należy do NSDAP, a po rejsie ma zastąpić naszego głównego mechanika, stary nie pyta w ogóle. Będzie nas więc 6 w mesie oficerskiej. Dużo ludzi na taką małą ciupkę. — Gdzie podziewa się Thompson? — pyta Chief. — Nie może nas przecież wystawić do wiatru. Philip Thompson, dowódca UF i od niedawna kawaler Krzyża Rycerskiego, składał sprawozdanie po południu. Zagłębiony w skórzanym fotelu, oparty na łokciach, dłonie w modlitewnym geście, spojrzenie nad dłońmi utkwione w przeciwległej ścianie.